punkt o poranku. Katarzyna Głojska, witam Państwa bardzo serdecznie. A Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj politycy, oczywiście. Witam serdecznie panią poseł Annę Milczanowską, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jest z nami również pan poseł Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Pani poseł Paulina Matysiak, Partia Razem, Lewica, Klub Parlamentarny. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. A stronę rządową reprezentuje pan minister Tomasz Rzymkowski, wiceszef resortu edukacji i nauki. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, trudno dzisiaj rozpocząć dyskusję polityczną od tematu innego niż wszystko to, co dzieje się wokół polskiej granicy wschodniej, przede wszystkim oczywiście granicy polsko-białoruskiej, bo to na niej obserwujemy napięcie już od kilku tygodni. Mamy w tej chwili stan wyjątkowy w pasie przygranicznym, który obejmuje części województwa podlaskiego i województwa lubelskiego. Już jutro Sejm będzie dyskutował na temat powodów i słuszności wprowadzenia takiego stanu wyjątkowego. Pani poseł, jak pani patrzy na głosy opozycji, które się pojawiają dość często, mówiące o tym, że nie ma uzasadnienia dla tego typu procedur i tego typu restrykcji, a że głównym powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy Polski z Białorusią jest chęć przykrycia jakichś niewygodnych, rozumiem, tak by trzeba było to nazwać, faktów, które są dla większości rządzącej. Jak pani patrzy i jak pani ocenia sytuację na polskiej granicy z Białorusią? Pani redaktor, obserwuję oczywiście i słyszę wypowiedzi polityków opozycji i patrzę na to z przerażeniem, dlatego że granica Polski z Białorusią, tutaj ze wschodem, z reżimem Łukaszenki, jest w niebezpieczeństwie. Wiemy, że pan Łukaszenko prowadzi z Polską już od dawna wojnę hybrydową. Ona przybrała bardzo na sile. Za wszelką cenę szuka prowokacji, ściąga migrantów głównie z Iraku i innych krajów Bliskiego Wschodu na swoje zaproszenie. Robią to ludzie, którzy z nim współpracują i to przeróżni urzędnicy, mówi się o synie, siłowcy, czyli przedstawiciele różnych spec służb z Białorusi. Dzisiaj z danych, które my posiadamy, wiemy, że jest już tych zaproszonych gości przez pana Łukaszenkę i jego współpracowników ponad 10 tysięcy w samej Białorusi. A pamiętajmy, że Białoruś współpracuje z Rosją, współpracuje z reżimem pana Putina. Wszystko to się dzieje po to, aby wywołać jakąś prowokację, posianie dezinformacji, non-stop manipulowanie, kłamstwo. Tu takie wykpiwanie i podchodzenie takie bardzo mało odpowiedzialne ze strony opozycji, że tam po stronie białoruskiej jest 20 parę osób, 30 osób. Proszę Państwa, wystarczy jeden dobrze przeszkolony człowiek, który może przejść przez granicę nielegalnie i rzeczywiście wiele szkody narobić w naszej ojczyźnie. Po to został stan wyjątkowy na prośbę rządu. Rząd skierował tę prośbę do pana prezydenta. Pan prezydent wprowadził ten stan wyjątkowy, żebyśmy dbali o bezpieczeństwo granicy polskiej, bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo granicy. Jesteśmy też granicą Unii Europejskiej, granicą Schengen. Pani poseł, ja dopytam, dlatego że mamy informacje od przedstawicieli opozycji białoruskich, też funkcjonariusze służb białoruskich, którzy jednak postanowili zerwać ze swoim państwem i przenieść się do Polski w wyniku tych sfałszowanych wyborów ponad rok temu. Mamy takie informacje, że służby białoruskie są nastawione na
wychwycenia takiego momentu, w którym będzie można zorganizować już prowokację, taką, która będzie miała charakter incydentu na granicy. Czy to wymiana ognia, czy to wciągnięcie jakiegoś obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, a najlepiej podobno funkcjonariusza państwa polskiego. Zresztą przypomnijmy, że to nie są metody jakieś zupełnie nieznane, bo warto chociażby cały czas pamiętać o tym, że pogranicznik estoński, wciągnięty 5 lat temu przez służby rosyjskie, też dokładnie w takiej sytuacji incydentu nagranicznego, do tej pory nie wrócił do Estonii i cały czas jest przetrzymywany w Rosji. Proszę powiedzieć, czy takie informacje do rządu rzeczywiście dotarły? Czy pani potwierdza te informacje, o których mówią, czy to dziennikarze niezależni białoruscy, czy to politycy opozycyjni białoruscy, którzy są w Polsce, ale również są na Litwie? Ale rzeczywiście, że potwierdzam te informacje, pani redaktor. Dlatego między innymi też ten stan wyjątkowy, żeby wszystkich, którzy zainteresowani tam przybywali, a zwłaszcza politycy opozycji, widzieliśmy, co wyprawiają. Dla nich to było takie zdarzenie, że można było sobie tam przejść na drugą stronę i nic się nie stanie, ależ nie, proszę państwa. Właśnie dopiero wtedy mogłaby się stać rzecz straszna, wywołałoby to eskalację ogromnego konfliktu i to byłoby również takim zarzewiem do wywołania ognia i tak dalej. Tak samo z różnymi mediami. W związku z tym, żeby chronić wszystkich, którzy tam mieszkają, ale także i nas, którzy mieszkamy bardziej w głębi kraju, musiały być takie zadania podjęte. Jeszcze jedna, panie... Ale to bardzo szybciutko, pan poseł Krzysztof Piątkowski, tak. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Jedno zdanie, pani poseł, pan poseł Krzysztof Piątkowski. Trzeba jeszcze przede wszystkim powiedzieć to o tym, co się będzie działo za kilka dni. Za kilka dni. Rozumiem, że ma pani na myśli manewry Zapad, ale o manewrach Zapad będziemy jeszcze rozmawiać. Ja bym chciała, żebyśmy je potraktowali w sposób szczególny i poświęcili kilka minut. Panie pośle, zwracam się do pana posła Krzysztofa Piątkowskiego z Platformy Obywatelskiej. Czy te informacje i te zagrożenia, o których była mowa, o których mówią, ja je cytowałam, o których mówią i dziennikarze niezależni białoruscy i politycy opozycji, o tym, że taka prowokacja jest przygotowywana i że tak naprawdę służby białoruskie stoją, no, czekając tylko na taki moment. Czy te informacje pana przekonują, że tak rzeczywiście może być? Pani redaktor, tak oczywiście może być i może być zawsze i nie musi być i wydarzyć się coś podobnego za tydzień, mogło się wydarzyć 2 lata temu, rok temu i może się wydarzyć za 5. Nie ma żadnych wiarygodnych informacji pochodzących z granicy, żadnych informacji, które przekazałby ten rząd polskim parlamentarzystom, które mogłyby nas przekonać do tego, że jest uzasadnienie. Może pojawią się takie informacje w poniedziałek, kto wie, ale na razie nie ma. Uzasadnienie dla wprowadzenia stanu wyjątkowego. Pani poseł Milczanowska jest przerażona tym, że granice mogą przekroczyć emigranci, że może być ich znacznie więcej niż tych 30 paru, którzy w znanej wszystkim miejscowości już od wielu, wielu dni koczują. I z powodu tego przerażenia usprawiedliwia wprowadzenie stanu wyjątkowego. A ja chciałbym, żebyśmy się wspólnie nad tym zastanowili. Czy przypadkiem nie jest tak, że państwo i bez stanu wyjątkowego ma obowiązek strzec polskich granic? Ma konstytucyjne narzędzia do tego, żeby je strzec? I czy przypadkiem nie jest tak, że wprowadzenie stanu wyjątkowego, chociaż ja nie uważam, że to właśnie jest powodem, jest przyznaniem się do tej bezradności nad granicą, że państwo nie potraficie tego skutecznie zrobić. Czy naprawdę w normalnie zarządzanym państwie, które ma silną przecież armię, liczną ochronę granicy, trzeba stosować jakieś specjalne, przekraczające normalne przepisy konstytucyjne działania, żeby móc dobrze pilnować granicy? No przecież to świadczy o słabości państwa. Państwo się publicznie przyznajecie do tego, że państwo, nie dysponując pozakonstytucyjnymi narzędziami, nie potraficie dobrze strzec polskiej granicy. Więc jeśli ja to słyszę, to mówię tak, podzielam to przerażenie pani poseł Milczanowskiej, bo... Ja jestem przerażona waszym zachowaniem. Bardziej bezpieczne. No tak, bo oczywiście słyszałem od bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, te poglądy były wypowiadane w publicznych miejscach w telewizji, że państwo
Chcecie wprowadzić stan wojenny, żeby nie dochodziło więcej... Nie ma stanu wojennego, panie pośle, nie ma stanu wojennego. Nie ma, to prawda. Jest jeden z trzech stanów wyjątkowych. To skojarzenie jest o tyle uzasadnione, że ostatni raz stan wyjątkowy wprowadzono w Polsce bardzo dawno temu, w roku 1981. Dobrze, panie pośle, ja dopytam pana, bo pan mówi, że prowokacja mogła być dwa lata temu, mogła być, rozumiem, też wcześniej. Tak, ja pana chciałam zapytać, czy pan pamięta, żeby w przeszłości, w ostatnich latach, pan mówi, dwa lata temu, dobrze, niech będzie dwa lata temu, żeby politycy polscy próbowali szturmować granicę zieloną. Pan pamięta takie wyczyny wcześniej? Nie chcę oceniać. Nie, ale nie, panie pośle, ja nie proszę o ocenę. Nie, panie pośle, przepraszam. Ja nie proszę o ocenę. Ja pytam, czy pan pamięta takie inne fakty? Bo pan mówi, że sytuacja jest taka sama od kilku lat. No więc się pytam pana, czy pan pamięta, żeby jakikolwiek inny polityk próbował szturmować i próbował się wedrzeć na terytorium innego państwa, wbiegając przez zieloną granicę? Czy pan pamięta, czy nie? Pani wie, że gdyby... Nie, ale panie pośle, pytanie jest proste. Czy pan pamięta, czy nie? Jest pan w stanie wymienić? Bo pan nie pyta, czy ja wiem, czy nie wiem. Ja się pytam pana. Pani dopytując uniemożliwiła mi to, że oczywiście nie jest mi znany taki przypadek. To się cieszę, że tutaj co do tego mamy zgodność. Mhm. Nie było takiej sytuacji, że cały świat przyglądał nam się i dziwił się, że ci ludzie stoją... Ale cały świat nam się nie dziwi, panie pośle. Nie wiem, co to za świat. Wiem, że rzeczywiście Russia Today się bardzo dziwi i bardzo ubolewa nad losem tych ludzi, którzy tam zresztą rotują w tych namiotach. Ale panie pośle, to ja wam zadam jeszcze jedno pytanie. Bo jeżeli pan rzeczywiście nie pamięta, i to jest właściwa odpowiedź, bo takich sytuacji nie było. Powiedziałem, że nie jest mi znany. Tak, nie jest pan uznany, dlatego, że on nie wystąpił. To jest, ma pan prawidłową wiedzę, nic panu nie umknęło. Natomiast jeżeli mamy do czynienia w tej chwili z takimi działaniami, proszę powiedzieć, czy pan uważa, że działanie pana kolegi klubowego naraża i polskich żołnierzy, i polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy niestety są zobowiązani go, przepraszam, uniemożliwić mu przejście przez granicę, bo są od tego, żeby chronić. I teraz pytanie, czy w takiej sytuacji, kiedy oni muszą gonić tego człowieka, no wiadomo, że to jest taka sytuacja, to są takie emocje, że można przekroczyć tą granicę, czy ci ludzie nie są po prostu przez pana kolegę klubowego narażeni właśnie na prowokacje ze strony służb rosyjskich czy tam białoruskich? No nie wiemy, kto tam stoi w tym lesie. Przypomnę, że do takiej prowokacji może dojść wszędzie, nie tylko na granicy. Czy pani uważa, że obecność jednego czy drugiego parlamentarza... Panie pośle, czy pan może odpowiedzieć... Znaczy, jeżeli pan jest ciekaw mojej odpowiedzi na to pytanie, to ja chętnie jej panu udzielę, ale bym prosiła, żebyśmy zachowali kolejność. To znaczy, najpierw pan odpowiada na zadane przez pana pytanie, a jeżeli pan nadal będzie ciekaw mojej opinii, to ja oczywiście z panem i z państwem i z naszymi widzami się nią podzielę. Czy pan uważa, że może wtedy dojść? Czy to jest narażenie zdrowia i życia funkcjonariuszy Rzeczpospolitej Polskiej? Chciałem powiedzieć i uprzedzam, że odpowiem na pani pytanie. To świetnie. Proszę. Ja się bardzo cieszę. Chciałem powiedzieć o tym, że jest zasmucający, i to bardzo poważnie zasmucający fakt, że obecność jednego czy drugiego parlamentarzysta albo społeczników przy granicy dla pana państwa jest oczywistym powodem do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Ale ja nie pytam, ja nie mówię, że to jest oczywisty powód do wprowadzenia. Nie, panie pośle, ja pana pytam, czy to jest narażenie zdrowia i życia funkcjonariuszy. I wszędzie może zdarzyć się taka sytuacja, że dojdzie do incydentu i zachowanie kogokolwiek sprowokuje kogokolwiek do tego, żeby użyć ostrej broni. Ja uważam, czy pan poseł Sterczewski naraża zdrowie i życie funkcjonariuszy Rzeczpospolitej Polskiej? Panie pośle, proste pytanie. Doprowadzi do takiej sytuacji, żeby wszyscy na tej granicy byli bezpieczni. Przepraszam, panie pośle, proste pytanie jej zadam po raz trzeci i ostatni. Czy pan poseł Sterczewski naraża zdrowie i życie funkcjonariuszy Rzeczpospolitej Polskiej na granicy Polski z Białorusią? Ale ja tego nie wiem. A nie wie pan. Szanowna pani poseł, nie wiem, co się może wydarzyć na granicy. Czy ktoś strzeli, czy nie ktoś strzeli. Pan poseł... A czyli pan jednak uważa, że naraża, bo jeżeli ktoś może strzelić, no to rozumiem, że pan uważa, że naraża. Jednak.
Czy pan poseł Sterczewski przekroczył granicę Polski? No nie przekroczył. A państwo tworzycie hipotezę, co się mogłoby wydarzyć, gdyby ją przekroczył. No, otóż a dlaczego nie przekroczył? A dlaczego nie przekroczył? Co, zatrzymał się? Panie pośle, przepraszam, zatrzymał się przed przejściem, przed słupem granicznym? Ponieważ pojawił się tam poseł i mógł przekroczyć granicę. Gratuluję państwu, to jest bardzo dobrze. Ale wie pan, ale pan tworzy jakąś własną teorię. Ja nie mówię, że stan wyjątkowy został wprowadzony przez pana posła Sterczewskiego, tylko staram się panu zadać pytanie, czy pan poseł Sterczewski naraża zdrowie i życie polskich funkcjonariuszy. Rozumiem, że skoro pan mówi, że może, że pan nie wie, czy będą strzelać, czy nie, to pan zakłada, że mogą strzelać, a co należy zrozumieć, że pan przyjmuje, że być może zdrowie i życie funkcjonariuszy jest narażone. No, ja mogę zadać pytanie, jakim prawem pan poseł Sterczewski naraża ich zdrowie i życie, ale już nie będę w to wnikać. Pani poseł Paulina Matysiak, partia Razem, Lewica, a pani poseł, stan wyjątkowy na granicy. No cóż, mi się wydaje, że na początku powinniśmy się w ogóle zastanowić, po co wprowadzać stan wyjątkowy, ponieważ zgodnie z konstytucją ten stan wprowadza się wtedy, kiedy istnieje realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, dla bezpieczeństwa publicznego, kiedy te środki, które mamy zapisane w konstytucji, są niewystarczające. I tutaj warto naprawdę postawić sobie pytanie, czy rząd takich środków w tym momencie do dyspozycji nie ma. Ponieważ co wprowadza, znaczy jakie zasady obowiązują w czasie trwania tego stanu wyjątkowego? Ano takie, że mamy zakaz przemieszczania się tam osób w tym pasie, czyli osoby, które tam nie mieszkają, które tam nie pracują, nie mogą tam się pojawić. Nie można organizować imprez masowych i bardzo ważny też zakaz fotografowania. Nie mogą tam pojawić się przedstawiciele mediów. Różnych mediów, z całego spektrum. I teraz myślę, że tutaj warto zastanowić się też nad tym, że po prostu tak naprawdę rząd ma takie możliwości, żeby działać w ramach istniejącego prawa, w ramach obowiązującej konstytucji, bo tutaj między nami, tak jak rozmawiamy, oczywiście nie ma sporu co do tego, że mamy sytuację, w której na granicy stoją osoby, które szukają azylu, szukają spokoju, szukają ostoi w naszym kraju. Wiemy, że te osoby tam są, wiemy, że jest tam Straż Graniczna, wiemy, że jest wojsko, wiemy, że jest policja. Spór dotyczy tego, jakich środków powinniśmy użyć. I w moim przekonaniu rząd jak najbardziej te środki ma, bo mógłby oczywiście tam wysłać jeszcze więcej przedstawicieli Straży Granicznej, jeszcze więcej jednostek do tego, żeby strzec tych granic w tych miejscach, gdzie uważa to za stosowne. Natomiast pan prezydent na prośbę rządu wprowadza stan wyjątkowy. Ja naprawdę zastanawiam się nad tym, czy jeżeli wprowadzamy stan wyjątkowy, pierwszy od 40 lat i sytuacja jest tak nadzwyczajna, że potrzebujemy nadzwyczajnych środków do tego, żeby naszej granicy bronić, żeby chronić bezpieczeństwa naszego kraju jest tak poważna, to czy przypadkiem pan prezydent nie powinien zwołać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale pan prezydent woli na przykład wybrać się na mecz Polska-Albania. Więc pytanie o to, tutaj pewnie do strony rządowej, do państwa z Prawa i Sprawiedliwości, czy ten stan wyjątkowy jest naprawdę nam potrzebny i ta sytuacja jest tam naprawdę pani poseł, tak, ale przyznam szczerze, ja nie rozumiem tego opisu, który pani przedstawiła, że mamy na granicy tam 20 parę osób, które szukają spokoju i w zasadzie dlatego jest stan wyjątkowy. Znaczy, ja już mam wrażenie, że co do tych faktów, to już chyba sporu być nie powinno, skoro już nawet instytucje międzynarodowe, przecież dla państwa one są zazwyczaj jakimś takim drogowskazem do oceny sytuacji w Polsce, mówią o tym, że te osoby, które tam są, zresztą zmieniają się, rotują i tak dalej, to są ludzie, którzy są tam w ramach akcji przeciwko polskiej granicy i przeciwko granicy Unii Europejskiej. Mówią o tym przedstawiciele Komisji Europejskiej, mówią o tym przedstawiciele innych państw, że chodzi między innymi o to, żeby zmusić Unię Europejską do wycofania się z sankcji lub do przekazywania Białorusi jakichś środków, wzorem powiedzmy tego modelu tureckiego na
teoretycznie utrzymywanie tam tak zwanych migrantów, którzy mostem powietrznym, które obsługuje białoruskie biuro podróży, są ściągani w tej chwili z czterech miast Iraku do Białorusi. Więc to jest jeden aspekt. Przedstawiciele Litwy, chociażby, gdzie też ten stan wyjątkowy, on trochę inaczej się nazywa na Litwie, i Łotysze, które również takie procedury uruchomili na tej granicy, twierdzą dodatkowo, i zresztą o tym też mówią eksperci, że jest zagrożenie właśnie taką prowokacją graniczną, że w ramach tych manewrów, ale to też o nich będzie mówić, ale że być może dojdzie nawet do sytuacji, w której będzie wymiana ognia. No przecież to są wszystko informacje, które można powziąć, no przepraszam, nie w sposób nawet tajny, jakiś szczególny. No wystarczy po prostu czytać i słuchać. Wszystko to, ja nie przypominam sobie, żebyśmy mieli sytuację z Białorusią taką, że może dojść do wymiany ognia, że przedstawiciele Unii Europejskiej czy NATO mówią o tym, że jest to akcja wymierzona w granice NATO czy Unii Europejskiej, czy każdego z naszych państw, czy to Litwy, Łotwy, czy Polski. Polski i Litwy przede wszystkim. Więc ta sytuacja jest nadzwyczajna. To nie jest nic, to nie chodzi o, przepraszam, jakieś tam 20 osób, które szukają spokoju, bo one ani spokoju tam nie mają, ani spokoju mieć nie będą. Zresztą część z nich podobno jest przekonana, że jest na granicy białorusko-niemieckiej. Więc ja przyznam szczerze, nie rozumiem, dlaczego państwo pomijają ten aspekt w ocenie sytuacji? Przede wszystkim nie pomijamy tego aspektu, tylko ja osobiście uważam, że po prostu te środki, które zostały podjęte i wprowadzone, czyli wprowadzenie tego stanu wyjątkowego, są zbyt duże, zbyt daleko idące w stosunku do tej sytuacji, jaka ma miejsce. I też przypomnę, że przecież w ubiegłym roku, kiedy, no zresztą cały czas oczywiście walczymy z pandemią, ale w ubiegłym roku, kiedy tych zachorowań było dużo, dużo więcej, kiedy siły opozycyjne apelowały o wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych, takiej decyzji ze strony rządu nie było, mimo śmierci kilkudziesięciu tysięcy osób, mimo wprowadzanych niezgodnie z konstytucją zakazu przemieszczania się, zakazu zgromadzeń, które byłyby możliwe przy wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. Rząd nie chciał tego zrobić i nie używał tych środków, które ma zapewnione w konstytucji. W tym momencie, w związku z sytuacją, jaka dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, takie działania podejmuje. I tak, no jak dobrze, mówię, ale pani poseł, brakuje, jak pani ma informację, że może dojść, ale przepraszam, pani poseł, ja dopytam, bo pani nie odpowiada jednak na meritum tego pytania. No jeżeli mamy informację, że może dojść do ostrzelania polskiej granicy, czy naprawdę pani uważa, że nie lepiej zamknąć ten 3-kilometrowy pas przy granicy, żeby chociażby zminimalizować ryzyko postrzelenia kogoś? W jakiejś sytuacji? Czy Litwini też oszaleli? Czy Łotysze oszaleli? To ja bym chciała powiedzieć, że miejmy świadomość, że wprowadzenie tego stanu wyjątkowego w tym pasie nie pozwala wejść tam mediom, żeby patrzeć, co tam się dzieje. Nie mogą tam się dobrze parlamentarzyści, żeby patrzeć, co robi Straż Graniczna, co robi UFO i policja. Ale z kolei mieszkańcy, którzy tam mieszkają, mogą sobie zorganizować wesele na kilkadziesiąt osób czy na 200 osób. I nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa, nie ma zagrożenia dla tych osób. Ale ja nie przypominam sobie, żeby miejscowi ludzie, którzy rzeczywiście... proszę państwa, miejmy świadomość tego, że jeżeli wprowadzamy dość pozytywny sposób wypowiadają się na temat pracy polskich służb, żeby oni tam szturmowali granice i podchodzili w miejsca, w których być nie powinni. No to tak mi się wydaje. Ale pani redaktor, jak mieszkańcy tych przygranicznych miejscowości też pomagają tym osobom, które przedzierają się. I oczywiście one wchodzą na teren Polski nielegalnie, tutaj jest pełna zgoda, ale pomagają tym osobom, które są głodne, które są spragnione i które rozpoczynają swoją drogę do tego, by uzyskać status uchodźcy na terenie kraju, bo to nie jest tak, że one wejdą i po prostu ten status mają, bo ta procedura trwa od
kilkudziesięciu dni do nawet kilkunastu miesięcy. Pan minister Tomasz Rzymkowski, minister edukacji, wiceminister edukacji i nauki, panie ministrze, panie pośle, jak pan patrzy na, no, na te wszystkie argumenty, które się pojawiają i tutaj w dyskusji, i w przestrzeni publicznej, czyli stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej. Znaczy, po pierwsze, dość proszę wytłumaczyć. W 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a nie stan nadzwyczajny, więc proszę nie mylić jednego z trzech stanów nadzwyczajnych. Stan wyjątkowy w tym pasie przygranicznym jest rzeczą konieczną i wszystkie argumenty, które przytoczyła przed chwilą pani poseł, są jak najbardziej adekwatne. Tak, nam zależy na tym, aby nie było elementu wojny hybrydowej, jakim jest wojna informacyjna. To znaczy, aby w serwisach informacyjnych na terenie Federacji Rosyjskiej i Białorusi znajdował się jakiś pajac, który chwilowo jest posłem i biega z reklamówką i goni go polska straż graniczna, bo to jest podwyższanie morale wojsk rosyjskich i wojsk Białorusi. Mamy w tle największe manewry rokroczne zbiru, czyli Związku Rosji i Białorusi. Tam jest ponad 200 tysięcy żołnierzy. Argument, aby zwiększyć obsadę w pasie granicznym, to jest magazynowanie jeszcze większej liczby benzyny przy szaleńcach z zapałkami. I tych szaleńców z zapałkami, tych prowokatorów czy pożytecznych idiotów, za Leninem mówiąc, należy odizolować od tego pasu granicznego. I to wprowadza właśnie stan wyjątkowy. Proszę państwa, skontaktujcie się z mieszkańcami tego pasu granicznego, tych ponad 180 miejscowości. Oni się bardzo cieszą z tego powodu, że ten stan został wprowadzony. Stan wyjątkowy, który po pierwsze gwarantuje im bezpieczeństwo, większą swobodę służb, bo służby zajmują się tym, do czego zostały powołane, czyli aby strzec polskiej granicy wschodniej. W sytuacji, w której pojawiali się tam celebryci, politycy opozycji, czy to z lewicy, czy to z Koalicji Obywatelskiej, no niestety, ale odrywali funkcjonariuszy od strzeżenia polskiej granicy i trzeba było biegać za ludźmi z tuszonką wieprzową, trzeba było pilnować ich, żeby nie dostali się na terytorium Białorusi, bo niestety jeden poseł przekroczył granicę i tylko chwalić pana, że nie został zatrzymany przez białoruskie służby. Bo czyli od razu powiedzmy, że to nie był pan poseł Sterczewski, bo o nim mówili. Nie, tutaj... to nie był Sterczewski, to był kolega pani poseł Matysiak, pan poseł Konieczny, który przekroczył granicę, jeszcze się tym chwalił. Chwalić pana, że nie został zatrzymany przez służby białoruskie, bo zapewne groziłoby mu 7 lat łagru za przekroczenie legalnej granicy. I to trzeba niestety powtarzać jak mantrę, szanowni państwo. Przekroczenie granicy w każdym porządku prawnym, przekroczenie oczywiście nielegalnej granicy, bo do legalnych przejść granicznych, punktów granicznych służy właśnie to przejście. Natomiast do nielegalnych, tych, które są obłożone sankcją kary pozbawienia wolności, to w każdym porządku prawnym, no nie wolno namawiać, bo to jest podżeganie do przestępstwa. To, co obserwowaliśmy w przypadku tych konkretnych obszarów państwa polskiego tuż przy granicy z Białorusią, to były nielegalne przejścia graniczne. Przejście przez granicę w sposób nielegalny wiąże się z sankcją. Polski porządek prawny przewiduje 5 lat więzienia, białoruski 7 lat łagru. Ale ja jestem przekonany, że reżim Łukaszenki nie powstrzymałby się tylko i wyłącznie i ograniczył do sankcji 7 lat łagru. Momentalnie ta osoba w mojej ocenie dostałaby zarzut szpiegostwa, jeśli jest funkcjonariuszem publicznym. I teraz pytanie do polityków opozycji, którzy tak bardzo biadolą na temat losu tych migrujących, bo pamiętajmy, że te osoby, które tam stoją, te 32 osoby, one cały czas rotują. To była pani z kotem, najpierw w ogóle nie było pań, potem pojawiły się panie. W większości, zdaniem naszych pograniczników, naszych służb, wystarczy tylko i wyłącznie wsłuchać się. To są osoby posługujące się językiem arabskim. To nie są żadni Afgańczycy. Państwo przez długi czas wmawiali opinii publicznej, że te osoby na piechotę w ciągu 48 godzin przeszły 5000 kilometrów. No to jest po prostu absurd. Te osoby tam migrują, zostały celowo ściągnięte przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Jest to niewątpliwie element wojny hybrydowej i mamy sytuację naprawdę niezwykłą. To znaczy polskie służby muszą bronić instalacji militarnych, muszą bronić słupków granicznych przed grupami obywateli państwa polskiego i innych państw Unii Europejskiej, którzy je niszczą, bo w ubiegłym tygodniu, w niedzielę, polskie służby zatrzymały 12 osób, które niszczyły
polską granicę wschodnią. To jest rzecz bez precedensu. Takiej sytuacji nie mieliśmy do tej pory. Nie mieliśmy też takiej sytuacji, aby parlamentarzyści utrudniali Straży Granicznej wykonywanie swoich obowiązków. Nie wiem, czy jeszcze więcej argumentów należy podawać, bo dla mnie te dwa już wystarczają, aby wprowadzić stan wyjątkowy. Mamy niezwykle trudną sytuację. W tym programie 2 tygodnie temu, pani redaktor, to samo mówiłem. Grozi nam incydent graniczny, bo ktoś albo zostanie zatrzymany i wrzucony do ciężkiego więzienia, albo zostanie postrzelony, albo dojdzie do wymiany ognia. Sytuacja jest naprawdę bardzo napięta i w tym pasie przygranicznym powinni być wyłącznie fachowcy, czyli polskie służby, Straż Graniczna, Wojska Obrony Terytorialnej i polska policja. Nie powinny się tam osoby postronne, nieprzeszkolone kręcić, bo mogą stać się elementem wojny hybrydowej. Panie ministrze, włączmy teraz w takim razie do naszej dyskusji również temat tych manewrów, o których pan wspomniał, czyli manewry Zapad 2021, które przypomnijmy też, bo to jest ważne, ale one się odbywają już cyklicznie też w takim kierunku, tak to nazwijmy, ataku na trzy państwa. Te trzy państwa zdaniem ekspertów, no jednym z tych trzech państw jest po prostu Polska. Panie ministrze, mamy jutro debatę w Sejmie na temat sytuacji na granicy stanu wyjątkowego, powodów wprowadzenia stanu wyjątkowego. Proszę powiedzieć, że poza tymi elementami, o których pan powiedział, czyli ewentualna prowokacja, no o tym mówią też, no i eksperci, ja przypominam, ale również przedstawiciele opozycji białoruskiej, no chyba co do ich wiarygodności tutaj nie ma wątpliwości, no jest opisana dokładnie operacja śluza, na czym ona polega, więc te wszystkie informacje są opisywane i mam wrażenie, że jednak te słowa płynące od tej niezależnej debaty, części debaty publicznej w Białorusi, one są przyjmowane już od wielu miesięcy, kiedy są upubliczniane na różne tematy. Zresztą przecież ci dziennikarze i opozycjoniści się wypowiadają. Jak pan patrzy również na te manewry Zapad 2021 właśnie w tym kontekście? Już w maju tego roku eksperci do spraw bezpieczeństwa, się trochę bezpieczeństwem państwa interesuje, mówili o możliwości tego typu incydentów granicznych, zwłaszcza na granicy białorusko-litewskiej. I proszę zwrócić uwagę, że w doktrynie obronnej NATO zawsze tym newralgicznym momentem są rokroczne manewry Zapad, czyli Zachód. Te manewry są niezwykle niebezpieczne z jednego prostego powodu. Wszystkie jednostki frontowe, wszystkie jednostki bojowe są na pozycjach startowych, mówiąc językiem sportowym, do wyjścia, do zajęcia konkretnych celów, które są wyznaczone według strategii. To znaczy w okresie poza Zapadem te jednostki wojskowe albo są rozformułowane, albo rezerwiści normalnie pracują jako, nie wiem, kucharze, murarze, malarze. Natomiast w tej sytuacji oni są skoszarowani, oni są przygotowani, oni zajęli konkretne pozycje wyjściowe i tylko i wyłącznie w czasach ćwiczeń dysponują amunicją ćwiczebną i nie mają zapasów amunicji ostrej. Wystarczy dostarczyć amunicję ostrą, wystarczy wydać rozkazy, aby z ćwiczeń, symulacji przejść do zajmowania konkretnych pozycji na terytorium wroga. Dlatego tak newralgiczny i niebezpieczny jest czas prowadzenia tych manewrów przez ZBIR, czyli Związek Rosji i Białorusi. To jest rzecz naprawdę wyjątkowa i my jako świat Zachodu musimy w tym momencie zachować elementarną powagę. Polską racją stanu w tej sytuacji jest naprawdę zminimalizowanie jakichkolwiek nawet potencjalnych sytuacji, które mogą wywołać konfrontacje. Stąd też ta decyzja o stanie wyjątkowym. Ja jeszcze na jedną rzecz bym prosił zwrócić uwagę. To znaczy mamy do czynienia z bardzo agresywną wojną informacyjną.
którą wpisuje się szereg polityków polskiej opozycji. Wystarczyło w piątek poczytać Twittera, Facebooka wielu znamienitych polityków opozycji, oczywiście w cudzysłowie o tej znamienitości mówię. To jest czysty przekaz białoruskiej propagandy. Proszę sobie zestawić wypowiedzi polityków opozycji z wypowiedziami ministra spraw zagranicznych Białorusi, prawej ręki Łukaszenki. Pytanie jest takie, kto pierwszy to napisał i czy czasem polska opozycja nie dokonuje plagiatów, bo to jest po prostu kropka w kropkę. Ten sam przekaz, który Białoruś sefluje na potrzeby własnego reżimu, podaje polska opozycja. Od Polskiego Stronnictwa Ludowego aż po skrajnych trockistów. To jest ten sam przekaz i to jest rzecz, którą polska opinia publiczna powinna wiedzieć, że opozycja uczestniczy niestety w bardzo niebezpiecznej grze. Pan poseł Krzysztof Piątkowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Panie pośle, również pana chciałabym poprosić o wypowiedź, o komentarz do tego zagrożenia, którym ewentualnie mogą być te manewry Zapad 2021. One bez wątpienia przebiegają w innej okoliczności. Po pierwsze w okoliczności, w sytuacji napięcia na granicy polsko-białoruskiej i tego mostu powietrznego, którym ściągani są ludzie przede wszystkim z Iraku, ale nie tylko, na terytorium Białorusi. No w ogóle sytuacji na Białorusi, która jest w tej chwili napięta, bo przecież rządzi tam człowiek, który nie uzyskał potwierdzenia w wyborach demokratycznych i jest opozycja demokratyczna, która jest w tej chwili w znacznej mierze po prostu na uchodźstwie, uciekła, ale również te manewry Zapad 2021, one zdaniem ekspertów będą manewrami, w które zaangażowana będzie większa liczba żołnierzy. Panie pośle, jak pan na to patrzy? Jeśli pani pozwoli, to dwa zdania, dosłownie dwa zdania komentarza do bardzo ostatnich. Bardzo pana proszę. Który mówił o roli opozycji. Ja chciałem powiedzieć o tym, że to oczywiście widać gołym okiem, że państwo obawiacie się opozycji. Bardzo się boicie opozycji. Sugerowanie niektórzy... Tak, obawiamy się, ja się zgadzam. Obawiamy się was. Jesteście niebezpieczni. Każdego demokratę, każdego człowieka, dla którego ważne są demokratyczne zasady, musi jednak odrzucać, bo to jest... potwierdzenie tego, że państwo najchętniej rządzilibyście w Polsce bez opozycji. No bo przecież żadne szanujące państwo nie powinno pozwolić na funkcjonowanie na terenie państwa agentury. W związku z tym, co zlikwidujecie państwo opozycję w Polsce? Bo no mówicie... Przyznaje się pan, że jesteście agentami? Wow. A pani przypadkiem nie jest? Pani nie jest? Panie pośle, to pan powiedział. Pan powiedział, że jesteście agenturą. Oczywiście. Nie, ja twierdzę, że państwo obrażacie polską demokratyczną opozycję, używacie bulwersujących słów, tak jakby to miało być zapowiedzią jakichś poważniejszych kroków wymierzonych przeciwko opozycji. No to naturalne, że państwo chcecie utrzymać wiecznie i opozycja jest państwu nie na rękę. Opamiętajcie się państwo w swoich atakach na opozycję. Szanujcie państwo wybory obywateli polskich. Opozycja jest, tworzy pewną równowagę w państwie. Ale do meritum, jeśli pani pozwoli. Bo bardzo proszę. Być... Zapad 2021. To jest oczywiście bardzo poważna i trudna sytuacja. Chociaż nie zgodzę się z tym, że jest jakaś nadzwyczajna, bo... Doktryna militarna Wschodu zawsze była zwrócona przeciwko Europie i przeciwko Polsce i przeciwko krajom sąsiednim. To jest coś naturalnego, do tego ufam. Wojsko polskie i wojska NATO są przyzwyczajone. Dzisiaj zostało to powiązane z tymi działaniami Łukaszenki, które są jakby wymierzone przeciwko Polsce i to jakby oczywiste. My wszyscy jesteśmy zgodni z tym, że mamy do czynienia z wojną hybrydową. I uważam, że powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, że to są działania, do których Polska powinna być przygotowana w sposób naturalny, bez ogłoszenia stanów wyjątkowych. Ja wciąż oczywiście czekam na to, co się wydarzy w poniedziałek, o tym, co usłyszymy z mównicy sejmowej od przedstawicieli rządu, o jakich zagrożeniach powiedzą w taki sposób, że one przekonają opozycję, że te działania są uzasadnione. Być może padną takie słowa.
O faktach oczywistych mówić chyba nie musimy. No wiemy o tym, że coś będzie się dziać bardzo niebezpiecznego blisko granicy z Polską. To oczywiste, że to powinno postawić pod broń znaczną część armii i wymaga pewnej współpracy również z wojskami NATO. Z tego, co słyszę od ekspertów, którzy się na ten temat wypowiadają, których tak chętnie się państwo posłowie, parlamentarzyści PiS-u powołują, to tego bliskiego kontaktu z NATO, takiego jak powinien być w tych dniach, nie ma wcale. I część działań polskiego rządu z dowódcami NATO nie jest konsultowana. To jest niepokojące również to, ale że... Ale przepraszam, a ta informacja to skąd jest, panie pośle? Wypowiadają się również generałowie. A jacy generałowie? Już są zaniepokojeni. Nie, ja rozumiem, ale jacy generałowie się wypowiadają? No, we wszystkich gazetach wypowiadają się również byli wojskowi, którzy mają ogromną wiedzę. Znacznie ale co to znaczy we wszystkich gazetach? Po pierwsze, pułkownik Mazgula. Mazgula, tak. W Rzeczpospolitej czytamy w Gazecie Wyborczej. Dobrze, nie. No i jacy generałowie? Panie redaktor, z całym szacunkiem, mam nadzieję, że jutro usłyszymy nie, rzeczywiście... Nie, ale wie pan, no, mówi pan, to jest bardzo ważny, znaczy to jest jakiś zarzut dość poważny. Ja przyznam szczerze, nie słyszałam takich wypowiedzi ze strony osób, znaczy funkcjonariuszy i przedstawicieli Paktu Północnoatlantyckiego. Wprost przeciwnie, słyszałam odwrotne, więc jeżeli pan mówi, że Polska nie współpracuje z NATO, no to się pytam, na jakiej podstawie pan tak twierdzi, bo przecież to jest... O tym, a mam nadzieję, że usłyszę jutro zapewnienie, że... Nie, ale inaczej... no dobrze, no ale to kto tak mówi, bo ja nie wiem. Jest, nie było konsultowane, to mnie martwi. Ale kto powiedział, że nie było konsultowane? Pani redaktor, zostawmy to. Czytałem kilka wypowiedzi... Jak to zostawmy? No przecież proszę pana, to jest bardzo poważny zarzut, a pan mówi zostawmy. Chcę i liczę na to, że uspokoi mnie ostatecznie wypowiedź kilku ważnych polityków tego rządu w poniedziałek. Poczekajmy na to. Mam nadzieję, że rzeczywiście to nie będzie tak, że będziemy słyszeć od wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości mniej więcej wypowiedzi w tym samym tonie, tak jakby je ktoś napisał państwu, w jaki sposób macie uzasadniać wprowadzenie stanu wyjątkowego, że zacznie ten rząd działać zamiast straszyć obywateli, bo to jest też niepokojące, że tak naprawdę wywołujecie państwo pewien niepokój u obywateli. Zapad to jest poważna sprawa, ale ona nie została wymyślona tu i teraz. Sami państwo przyznaliście, że to się dzieje blisko granicy cyklicznie. Zakładam, że to państwo jest świetnie do tego przygotowane. Całe wojsko i również najważniejsi urzędnicy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w Polsce. Myślę, cieszę się, że pan premier do spraw bezpieczeństwa już wrócił z urlopu. Nie wracał wtedy, kiedy był wprowadzany stan wyjątkowy, ale teraz już, jak słyszałem, jest. Że pan prezydent również nie odpoczywa na urlopie, tylko wszyscy stoją na baczność i się do tego przygotowują. Że jest ścisła współpraca. Żałuję, że wciąż nieobecny w przestrzeni publicznej jest minister spraw zagranicznych i że w ogóle nie działa i nie wiem, czy istnieje. Pojawił się na jednej konferencji prasowej w ciągu ostatniego miesiąca, a polityka zagraniczna jest jakby kluczowym elementem tych wszystkich. Przypomnijmy też, panie pośle, gwoli ścisłości, że polityki zagranicznej nie realizuje się poprzez konferencje prasowe z dziennikarzami. To tak na marginesie, bo myślę, że to dość istotna uwaga. Pani poseł Paulina Matysiak, przepraszam, bo ja spoglądam na zegar, musimy przyspieszyć. Chciałabym, żebyśmy jeszcze jeden temat poruszyli, ale pani poseł oczywiście również chciałabym, żeby kilka zdań powiedziała na temat tych okoliczności, jakim są manewry, no tak jak powiedziałam, no według mnie jednak w specyficznych warunkach, bo po pierwsze, że liczniejsze, a po drugie jeszcze w chwili napięcia na granicy Polski i Białorusi. Pani poseł, jak pani na to patrzy? Znaczy, oczywiście przede wszystkim istnieje to ryzyko prowokacji w czasie tych ćwiczeń i tutaj nie można tego bagatelizować. Ja się zgadzam z przedmówcami, którzy zabierali głos w tym temacie. Natomiast też pamiętajmy o tym, że takie ryzyko istnieje w czasie każdych takich manewrów przygranicznych. Miejmy tego świadomość. To nie jest tak, że to są pierwsze manewry, które przeprowadza wojsko rosyjskie z wojskiem białoruskim zaraz za naszą granicą. I warto tutaj podkreślić, że przy tych poprzednich takich ćwiczeniach i takich manewrach
żaden stan wyjątkowy, jeden ze stanów nadzwyczajnych nie był wprowadzany. Ja mam też poczucie, że skoro pan minister Kamiński na konferencji prasowej właśnie mówił o tym, że między innymi te ćwiczenia Zapad są jakby jedną z przyczyn wprowadzania tego stanu wyjątkowego. Powiedział to tylko na konferencji prasowej, bo w uzasadnieniu do wprowadzania tego stanu nie ma słowa o tych manewrach, ćwiczeniach Zapad. Więc ja mam takie poczucie, że to jest faktycznie jakiś pretekst do tego, żeby ten stan wyjątkowy wprowadzić, bo tak jak już wcześniej mówiłam, on wprowadza znaczne ograniczenia dla mieszkańców, dla obywateli, dla mediów, bo my wiemy, że teraz żadne media, żadni dziennikarze nie pojawią się w tamtym miejscu. Nie pojawią się tam także działacze z organizacji pozarządowych, którzy po prostu też patrzą władzy na ręce i jakby do tego też są. Dzięki tym organizacjom wiele się dowiedzieliśmy. Ale o pani tym, poseł, ja przepraszam bardzo, bo pani mówi patrzą władzy na ręce. Czy patrzeniem władzy na ręce jest próba rozrywania zasieków granicznych przy użyciu samochodu? Czy pani, przepraszam, czy to jest w ten sposób obywatele, grupa obywateli, organizacja, bo to jest nawet organizacja obywatelska, realizuje właśnie ten obowiązek patrzenia władzy na ręce? To ja odpowiem pytaniem na pytanie. Nie, ale to czy pani takim samym pani, działaniem jest, kiedy Straż Graniczna czy policja zagłusza działaczy z organizacji pozarządowej, którzy przez megafon legalnie stojąc po polskiej stronie próbują się z tymi osobami. Ja rozumiem, w języku Darii z Irakijczykami. Równie dobrze pani poseł po chińsku mogliby do nich mówić, ale to już jest, ale pani poseł. Ale może to jest pytanie. Ale, nie, ale dobrze, to więc, ale dobrze, to ja chętnie mogę na to pytanie odpowiedzieć, jeżeli pani chce mieć do mnie pytanie. Natomiast ja pani zadaję pytanie. Czy to jest patrzenie władzy na ręce? Próba rozrywania zasieków granicznych? Ja to pani, jest kontrola tak, obywatelska. Pani redaktor doskonale wie i tak samo jak państwo posłowie, którzy są w programie i tak samo nasi widzowie, że to, że tam na miejscu byli dziennikarze z różnych redakcji, z różnych stacji. Nie, ale pani poseł, pytanie dotyczy czegoś innego. Dlaczego pani dzieje? Nie może odpowiedzieć na to pytanie? Czy nie jest w stanie pani potępić albo nie, może pochwalić? Po prostu, niech pani już nie mówi o tych dziennikarzach. Ja się pytam, czy rozrywanie zasieków pani, to jest. Dlaczego pani tego nie rozumie, że to, że nie będzie tam żadnych dziennikarzy i żadnych mediów, którzy będą mogli powiedzieć społeczeństwu, co tam się dzieje, że to jest sytuacją normalną? Pani nie, poseł. My dostaniemy propagandowo. Dobrze, pani poseł, rządu, czy rozrywanie tym, zasieków dzieje. Jest elementem wiemy, kontroli jak władzy? Będzie wyglądało. I ten, pani to, poseł, i po raz ostatni. Czy rozrywanie zasieków jest elementem kontroli jest władzy, obywatelskiej tego, kontroli władzy? Żeby rządowi łatwiej było ukrywać swoje działania. Koniec, kropka. Pani poseł, bo to jest ten stan. Ale pani wyjątkowy. Poseł, przecież to jest takie proste pytanie. Znaczy, ja się zastanawiam, w jakiej my jesteśmy sytuacji, jeżeli poseł na Sejm nie jest w stanie odpowiedzieć, czy rozrywanie zasieków granicznych to jest kontrola obywatelska władzy, czy nie. No pani poseł, znaczy, nie jest. A nie jest, no świetnie, cieszę się. To cieszę się. No to bardzo się cieszę, ale mi to 5 minut zajęło, żeby uzyskać coś, co wydaje mi się, że jest tak oczywiste jak oddychanie. No. Ale pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze jedno zdanie na koniec. Mam nadzieję, że pani redaktor, jako przedstawicielka zawodu dziennikarskiego, pracująca w mediach, ma świadomość tego, że bardzo istotną rolę pełnią także media, które bezstronnie są w stanie relacjonować to, co się dzieje na granicy. Bo tam byli redaktorzy z różnych stacji pani poseł, i pokazywali od nam lat tam, prowadza co się taki dzieje. Program nadzieję, Kulisy Manipulacji. Powiem pani szczerze, że zestawiam te materiały z niektórych mediów z materiałami mediów tych czyli szczególnie anglojęzycznych. Pani, nie, ale ja pani mówię po prostu, że warto zrobić takie doświadczenie. Żeby sobie po prostu wyciągnąć wnioski i coś zobaczyć. No, na tym to polega, że porównujemy. Więc warto takie porównanie, ja panią poseł zachęcam, to bardzo, bardzo ciekawe jest. No teraz pani, będziemy dostawali rządową po prostu ale, papkę pani poseł, z tego, co ale, się dzieje pani na poseł, ale naprawdę, Russia Today to jest też rządowa telewizja, proszę sobie porównać.
Bardzo, to jest bardzo ciekawe to porównanie. Ale my nie rozmawiamy o Rasia tutaj. Pani dzisiaj. Poseł, rozmawiamy o manipulacjach dziennikarskich. Pani w tej chwili powiedziała o dziennikarzach. To ja zaproponowałam, że warto takie doświadczenie przeprowadzić. Pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, ten zapad 2021 i okoliczności, które w tej chwili są, dosłownie trzy zdania. Panie redaktor, one są bardzo niebezpieczne. Oczywiście teraz te manewry i nie wsłuchujmy się w to, co mówi opozycja, że one się odbywają co roku. Ale teraz specyficzny mamy czas, dlatego że wojna hybrydowa rozpoczęła się już wiele miesięcy temu. I to wojna, którą prowadzi reżim Łukaszenki i reżim Putina. A państwo, politycy opozycji, dajecie się wciągać w tę wojnę informacyjną, w tę wojnę hybrydową. Posługujecie się tymi samymi fake newsami właśnie, co reżim Łukaszenki. Tworzycie pola niebezpieczne, operacyjne poprzez swoich parlamentarzystów, swoich aktywistów właśnie tam na granicy. To robiliście. I tu musiały służby pilnować, żeby wam włos z głowy nie spadł. Dlatego jest wprowadzony stan wyjątkowy. To wasza wicemarszałek Senatu również była tam na granicy. To niejaki pan Kramy, który w 2016 roku ułożył kilkunastopunktowy program, scenariusz, jak obalić rząd Rzeczypospolitej Polskiej, rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze. I to on te zasieki Szanowni likwidował. Państwo, mamy dosłownie 4 minuty i ja bym chciała jednak... kilka kilometrów od jeden jeszcze temat, pani poseł, kończymy, kropkę stawiamy. Białoruskich i rosyjskich. Ja bym chciała jeszcze jeden temat, żebyście się państwo zdążyli szybko wypowiedzieć, ponieważ wolność dziennikarska, wolność słowa tutaj przebrzmiewała w czasie tej dyskusji na temat sytuacji na granicy i dobrze, bo wolność słowa i wolność pracy dziennikarzy to jest absolutna podstawa demokracji. Nie ma demokracji bez wolnych mediów. To jest zupełnie oczywiste i co do tego nie ma, myślę, wątpliwości. Przynajmniej nie powinno być. I w tym kontekście chciałabym zapytać pana posła Krzysztofa Piątkowskiego, panie pośle, o pręgierz dla dziennikarzy. Gdyby pan mógł powiedzieć, jak się wolność, wspieranie wolności mediów, jak można połączyć z pręgierzem, który został zaproponowany przez pana Balcerowicza na takim przedsięwzięciu Kampus Polska Przyszłości. Rozumiem, że to tak właśnie Polska Przyszłości z takimi instytucjami jak pręgierz dla dziennikarzy jest takie wyobrażenie. I jak to się ma do wolności słowa? Taki pręgierz. No, z całym szacunkiem jestem historykiem, mi się w ogóle nie kojarzy. Jestem ponad wszystko zwolennikiem pełnej wolności mediów, wszystkich mediów, byście państwo mogli nadawać i rozmawiać z politykami na każdy temat, również w pasie przygranicznym, bo jak słyszę, że dzisiaj są 3 kilometry, to zastanawiam się, kiedy 30 i kiedy 300 i kiedy cały kraj obejmiecie państwo stanem wyjątkowym. Trudno mi oceniać. Pana Balcerowicza nie znam jej, nie we wszystkich sprawach zgadzam się z tym politykiem. Brońcie państwo, mówię to do wszystkich dziennikarzy, a nie do dziennikarzy TV Republika, swojej wolności i prawa do relacjonowania i pokazywania polskiej rzeczywistości. Bądźcie rzeczywiście czwartą władzą, a więc niezależnie od wszelkich... Ale pani poseł, czy ja mam rozumieć, że to znaczy, że politycy Platformy Obywatelskiej nie będą wspierać uruchomienia tego projektu Pręgierz dla dziennikarzy? Bo pan Balcerowicz, no jednak na państwa spotkaniu takim programowym zaproponował uruchomienie takiego projektu. Państwo nie będą tego wspierać? Państwo się odcinają? Z Platformą Obywatelską, tylko spotkanie młodzieży organizowane we współpracy z wieloma politykami Platformy Obywatelskiej. To nie jest fragment programu wyborczego ani zapowiedź pewnych działań. To jest, jak dobrze zrozumiałem, pomysł pana ministra Balcerowicza, pana premiera. Nie znam jego szczegółów, nie rozmawiałem na ten temat. Oceniać. No rozumiem, że pan będzie przeciw, jeżeli taki projekt się pojawi. Może być pani pewna, że zawsze będę bronił. Fantastycznie. Mediów. Bardzo się cieszę. Pan minister Tomasz Rzymkowski, panie ministrze, pręgierz.
To się wpisuje w szerszy kontekst, bo nie tylko Leszek Balcerowicz wyskoczył z pręgierzem dla dziennikarzy, ale przypomnij słowa Sławomira Nitrasa, który mówi o piłowaniu katolików. To znaczy państwo z Platformy, ci, którzy tam występowali na tym Campus Polska Rafała Trzaskowskiego, traktują w taki specyficzny sposób pojęcie wolności, no bo piłujemy wolnych ludzi, katolików, no bo są nam niewygodni. To jest pojmowanie wolności jako przywileju. Przywileju, który chwilowo macie. My wam ten przywilej wolności możemy zabrać. Tak samo przywilej wolności dla dziennikarzy. Dziennikarz, jeśli jest wolny, ale pisze, co nam nie jest po drodze, no to pod pręgierz, pod słupek. Katolik, który żyje według wartości katolickich, nie jest nam po drodze, bo z wieloma punktami programowymi Platformy Obywatelskiej się nie zgadza. No to go piłujemy. Próbujemy zabrać mu jakiekolwiek przywileje wolności, bo Platforma wolność traktuje jako przywilej, jako coś nadzwyczajnego, nie jako podstawę. Bo czy my, katolicy, mamy w Polsce jakieś nadzwyczajne prawa? No nie. Po prostu mamy takie same prawa jak wyznawcy każdej innej religii w Polsce. A państwo traktujecie to, że mamy wolność, jako swoisty przywilej, który można zabrać w sytuacji, gdybyśmy byli i pani poseł Paulina, pani poseł Paulina Matysiak, partia Razem, Lewica, pani poseł pręgierz dla dziennikarzy. Jak pani patrzy na tę propozycję? Ja myślę, że to jest absurdalna propozycja, ale generalnie bardzo krótko, jednym zdaniem można podsumować, im mniej pomysłów Leszka Balcerowicza, tym lepiej dla nas i dla Polski. I znaczy najlepiej byłoby po prostu nie rozmawiać o tym, co Leszek Balcerowicz w przestrzeni publicznej mówi, co myśli o polskiej transformacji i nie podaje przykładów swoich pomysłów, bo one są po prostu niebezpieczne dla nas i dla naszych rodaków. I pani poseł Anna Milczanowska, dosłownie też trzy zdania, tak jak syntetycznie, jak pani poseł Paulina Matysiak, na ten sam temat. No oczywiście tu zgadzam się z panią poseł Pauliną Matysiak. Im mniej pana Balcerowicza, tym lepiej, bo pod pręgierz taki ocenny, ja nie mówię ten dosłowny, o którym on mówił odnośnie dziennikarzy. To jest karygodne to, co powiedział i takie słowa nie powinny paść. Ale pan Balcerowicz i jego niektórzy ludzie, z którymi współpracował, jak też słynny pan Lewandowski i tak dalej, do tej pory nie zostali ocenieni za swoją dziką reprywatyzację, którą prowadzili w Polsce od początku lat 90. Kilka tysięcy zakładów zlikwidowanych, powstały narodowe fundusze inwestycyjne, z których raptem ocalało kilka zakładów. To są miliardy złotych. I tutaj stawiamy kropkę, bo jesteśmy już po czasie. Bardzo dziękuję. Pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Pani poseł Paulina Matysiak, Partia Razem, Klub Parlamentarny Lewica. I pan minister Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki. To byli państwa i moi goście. Raz jeszcze serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Państwa gorąco zachęcam. Proszę z nami pozostać. Komentarze, opinii, dyskusji gorących dzisiaj nie zabraknie w Republice. Do zobaczenia.